1. Dzień dobry, witam Państwa. Rozmawiamy konkretnie z wojewodą warszawskim Bogdanem Jastrzębskim. Przedstawiam wojewodę i pan Jacek Koskowski i Jarosław Kret będą odbierali telefony od Państwa. No, może zostanie zdominowana przez sytuację, jaka panuje dzisiaj w Warszawie. Rozmawiamy w dobie strajków. Może nie, może macie Państwo inne ważne sprawy, o które wojewodę trzeba zapytać. Co wolno wojewodzie? To chcielibyśmy wiedzieć. Kto rządzi tym miastem naprawdę? Prezydent czy wojewoda? Czy burmistrzowie? O to Państwa zapytaliśmy wczoraj na ulicy. Proszę o materiał filmowy. Czy pan się orientuje, kto rządzi Warszawą? Prezydent czy wojewoda? Nie orientuję się. A wie pan coś o wojewodzie, jak się nazywa, jakie ma kompetencje? Nie wiem. Dziękuję. Chyba wojewoda. Przerządzi były dziad, więcej nikt. No. Prezydent. No, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie interesuje się, no. Nie za bardzo, szczerze mówiąc. A coś o wojewodzie słyszeliście? Jak się nazywa, co może? No. Prezydent. Szczerze mówiąc, to chyba wojewoda. A coś pan wie o wojewodzie? Jak się nazywa, jakie ma kompetencje, jako urzędnik? Zielonego pojęcia nie mam. 7911. Czekamy na państwa telefony, jeżeli państwa osoba wojewody interesuje. Wojewoda nazywa się Bogdan Jastrzębski. Jest wojewodą od 3 lat. Wojewodą nowej generacji, był radnym, jako radny był proponowany na to stanowisko, czyli która rozciąga się pomiędzy Pragą a Śródmieściem. W roku 66 podjął pracę w Instytucie Urbanistyki i Architektury, pracował tam do roku 70, jeździł za granicę, był w Skopie, był w Bagdadzie, ale od roku 1970 zrezygnował z pracy w urzędach i podjął, jak to się ładnie nazywa, własną działalność gospodarczą. Prowadził po prostu znakomity warsztat samochodowy na Żoliborzu. Rozumiem, że działalność polityczną, który rządzi miastem, czuł się finansowo niezależny. Czy mam rację? No, panie. Gdzie miasta jest strasznie dużo wydziałów, zajmują się one polityką regionalną, zajmują się ochroną środowiska. Przezwoli pan, że od razu chcę sprostować. Już popełnił pan typowy błąd, który popełnia każdy z mieszkańców tego miasta. Nie w urzędzie miasta, tylko w urzędzie wojewódzkim. To, że te obie siedziby znajdują się w jednym miejscu, to powoduje już trudność rozgraniczenia kompetencji pomiędzy funkcją wojewody jako przedstawiciela administracji rządowej i funkcją prezydenta miasta jako tego, który reprezentuje władzę samorządu. Ale dla nas po prostu w ratuszu, na placu bankowym do wojewody to trzeba iść tak cały czas prosto i gabinet mieści się tuż obok gabinetu prezydenta. Nazywa się to Urząd Wojewódzki. Tam polityka regionalna, ochrona środowiska, komunikacja. To podkreślam, dzisiaj właśnie komunikacja stoi. Sprawy obywatelskie, pobór, stowarzyszenia, rejestracje stowarzyszeń, lokalne banki danych. Wojewodzie podlega opieka zdrowotna, szpitale. Wojewodzie podlega tak zwany nadzór budowlany. Wojewodzie podlega geodezja i gospodarka gruntami. Wojewodzie podlega zatrudnienie. Kto to jest wojewoda? Wojewoda jest to urzędnik rządowy. To bardzo koniecznie trzeba pamiętać, to jest człowiek mianowany przez premiera do realii miasta czy burmistrzom. Gdzie jest ten punkt zwarcia, ten punkt? Ja myślę, że punktu zwarcia czy tak zwanych konfliktów na odcinku czy w relacji wojewoda-prezydent czy wojewoda szefowie samorządów, że nowe struktury władzy, które powstały w przeprowadzonych szybko wyborach w 1990 roku. Natomiast spełnia szereg funkcji drugiej instancji odwoławczej. Wojewoda zleca do samorządów terytorialnych. A to są właśnie sprawy budowlane. Wobec tego tu jest nadzór budowlany. Zleca niektóre sprawy sportowe, niektóre dróg.
o znaczeniu wojewódzkim i krajowym. Tu już ale pojawiają system się dróg. Pytania o system komunikacyjny, o to, co wojewoda na strajk, o to, co, jakie kroki zostaną podjęte, jeżeli strajk się będzie przedłużał. Czy według rozeznania w chwili obecnej istnieje niebezpieczeństwo przedłużenia strajku, co wojewoda na to? A, bardzo proszę. Oczywiście sytuacja jest taka, że w pełni za problemy przeciwdziałania i organizacji transportu w mieście odpowiada miasto jako organ samorządowy, który oczywiście było to w porozumieniu z zarządem transportu miasta, robił to wojewódzki inspektorat obrony cywilnej, bo on ma cały zespół danych mówiących wszystkim burmistrzom warszawskim. Obejmuje 16 w swoim docelowym kształcie, obejmuje 16 tras i około 150. Wdrożyć? Jak to wygląda według rozeznania? No jeżeli, to chyba dopiero w przyszłym. Jakieś pytania? Tak, mieliśmy dużo telefonów dotyczących oczywiście sytuacji miasta obecnej, czyli komunikacji. Między innymi padło pytanie jakie? Czym wojewoda przyjechał dzisiaj tutaj do nas do studia? Samochodem służbowym. Mówiliśmy ogólnie o zasadzie pracy wojewody. Wojewoda jest przede wszystkim organem założycielskim, jak to się tak ładnie nazywa, dla całego szeregu instytucji. Kiedy 3 lata temu... Dla przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw. Kiedy 3 lata temu wojewodę Jastrzębskiego mianował jeszcze pan premier Mazowiecki na to stanowisko, wszyscy mieli nadzieję, że wojewoda Jastrzębski jako człowiek zupełnie spoza nomenklatury, spoza, nawet jak powiedziałem na początku, urzędu, zrobi jakiś zasadniczy porządek w tej biurokracji. Było 172 przedsiębiorstwa, dla których organem założycielskim był Urząd Wojewody. Potem pod koniec roku 90 już tylko 90 przedsiębiorstw. Jak to wygląda? Czy udało się tę strukturę administracyjną uprościć? Czy udało się przekazać gestie? Jest tu chyba duże nieporozumienie, bo zmniejszenie, o którym była mowa, z 170 na 90, wynikało po prostu z tego, z podziału zadań został organem, tak zwanym organem założycielskim dla przedsiębiorstw, które są związane. Pytanie, jakie kompetencje ma wojewoda? Problem dwu władzy właściwie w mieście. Jakie kompetencje ma wojewoda, a jakie kompetencje ma prezydent? Czy prezydent nie może rządzić miastem, a wojewoda terenami naokoło miasta, to znaczy województwem? No, ja już o tym mówiłem. Ludzie wojewoda się nie orientują. Nie... podlegają instytucje kultury, te, które są wojewódzkie. Podlegają szpitale, te, które są wojewódzkie. Jak rozumiem, wojewoda mianuje dyrektorów. Czy nie jest to forma zarządzania? No, ten powiat, o którym myśmy też swojego czasu dyskutowali tak wiele, jest rzeczą bardzo zrozumiałą w województwie niestołecznym, natomiast w województwie stołecznym budzi ogromną ilość kontrowersji. To jest jedna sprawa. Powiat, mówimy to ze szczebla województwa, bo jak wiadomo, jakieś mniejsze miejscowości typu Jabłonna, czy typu Legionowo, czy typu Nowy Dwór Mazowiecki wcale nie chcą, żeby sąsiad był stolicą powiatu i myślą o tym na przykład, żeby stolicą powiatu była Warszawa. Jest to ciążenie ku centrum. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa drugiej awantury, w którą zresztą wojewoda się silnie zaangażował, to znaczy ustroju dla miasta Warszawy, tej dwuwładzy, tego podziału miasta na 7 dzielnic. Jaki jest pański pogląd na temat ustroju dla tego, co się kiedyś nazywało województwem stołecznym? Czy tu nie potrzeba jakichś specjalnych uregulowań, żeby to w końcu wyczyścić i żeby było wiadomo, kto rządzi na ratuszu? Który gabinet jest najważniejszy? Myślę, że to jest sytuacja, to w tej chwili ściągnął pan też sprawę, że to będzie nie we właściwe miejsce, bo nie do ratusza, nie w ratuszu sprawa polega, jeżeli chodzi o sytuację wojewoda a prezydent, bo to jest jasne, rządzi prezydent, rządzi Rada Warszawy, natomiast błędem genetycznym, błędem pierworodnym, jeśli chodzi o Warszawę, jest to, że ten system ustrojowy spowodował rozrost chaosu, rozrost trudności. Zaraz. Jest to system pewnego utworu komórkowego. Otóż sytuacja jest taka, możemy mieć system złożony, prowadzić do zmiany zapisu genetycznego, który spowoduje, iż ten system będzie
takim samym systemem demokratycznym, tak, nie, ale będzie komórki działał. System genetyczny. No o co tu chodzi? Po prostu o sytuację taką, że musi być formułowany, żeby życie miasta nie napotykało na bariery różnic kompetencji różnych szczebli i żeby tu racja ogółu przewyższała rację pojedynczej jednostki czy pojedynczego. Dlatego już nie jestem taki pewny, czy racja ogółu ma przewyższać. To jest już pytanie. To rozumiem, że sprowadzamy dyskusję do osobistych poglądów. Ja mówię o swoim poglądzie na ten temat, bo pan mnie o to zapytał. Natomiast i to jest mój pogląd, dlatego uważałem, że na przykład wprowadzenie swego czasu zarządu komisarycznego jest wprowadzeniem skalpela chirurga po to, żeby wyciąć pewną sprawę na teraz i uzyskać czas na wprowadzenie poprawy tego zapisu genetycznego, czyli nazwijmy to ustawy o warszawskiej dostosowanej do tego miasta, do tego charakteru stołecznego, jakie to miasto spełnia. To jest jedna sprawa, ale wydaje mi się, że rozpoczęliśmy sprawę od układu powiatu i od tej dyskusji powiatowej. Otóż podstawowa sprawa jest również tu pytanie, mianowicie jak powinna być zarządzana Polska, w jakim układzie, czy w układzie regionów autonomicznych, czy regionów funkcjonalnych, jakiej wielkości, jak terytorialny operacyjne przenieść na szczebel władzy terenowej, rozprowadzić ją w poziomie. I to jest podstawowa sprawa. Myślę, że tak właśnie wygląda założenie reformy reform, a z drugiej strony chce się na pewien kształt tego środka. I pytania. A propos strajku MZK, oczywiście jest mnóstwo telefonów, pojawiły się między innymi takie sprawy, takie problemy. Otóż taksówkarze konkretnie wykorzystują dzisiejszy dzień do, no powiedziałbym, wykorzystują w sposób abstrakcyjny, niemalże liczą za kursy. Pani zapłaciła 150 tysięcy złotych za odcinek, nie wiem, dosłownie kilometrowy. I kiedy wreszcie zostaną uregulowane te właśnie problemy? To jest jedno pytanie. Drugie dotyczy, pan zadzwonił, spytał się, czy i do kogo ma się zwracać o odszkodowania, ponieważ wiele punktów różnych usługowych czy sklepów nie mogło dzisiaj normalnie funkcjonować ze względu na strajk również. Czy może jakieś odszkodowanie uzyskać w związku z tym za straty poniesione, czy nie? Jeżeli tak, do kogo może się zwrócić? Jeżeli chodzi o... Wojewoda nie może. Wojewoda może niestety przesyłać wnioski i przesyła do Urzędu Rady Ministrów, do Marszałka Sejmu, do Senatu o zmiany, do ministra komunikacji, o zmiany w ustawie o ruchu drogowym, żeby wyraźnie zmiany ustawy o działalności gospodarczej, która to pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej jakiejkolwiek bez żadnych koncesji, bez żadnych ograniczeń. I wobec tego działanie typu koncesyjnego jest działaniem przeciwustawowym. No i tego nie można wprowadzić bez tej zmiany. Myśmy już wielokrotnie występowali w tej sprawie. Sądzę, że wreszcie się dobijemy tej zmiany. Panie wojewodo, wracając na moment do przerwanej rozmowy. Był pan radnym, zrezygnował pan z mandatu radnego. Tak. Czy to dowodzi, że nie da się jednak połączyć funkcji rządowej i samorządowej? Jest tu jakiś konflikt? Nie. To była sprawa zupełnie incydentalna, związana... Uchwalono do pana wotum nieufności, zdaje się. Słucham? Uchwalono do wojewody, bo nie... Nie, to chodziło o sytuację taką, w której po prostu rada uważała, że moje poglądy są poglądami niewłaściwymi, a skoro są zdaniem radnych niewłaściwe, to wobec tego należy wyrazić. Ale wybierali pana nie radni, tylko wyborcy. No więc zgoda, ale w tym przypadku uznałem, że no, był to wyraz mojej, że tak powiem, niezadowolenia z takiego. Potem zaproponował pan, co o czym był już właśnie mowa, w Warszawie zarząd komisaryczny. To przedtem, tym bardziej. To nie wyszło, a następnie od pół roku już nie ogłasza pan, mimo że ustawa pana do tego zobowiązuje, wyborów samorządowych w dzielnicach Ursus i Ochota, gdzie od czterech miesięcy rządzi komisarz. Dlaczego? Tak, no sprawa ma dość złożony charakter. Otóż niewprowadzenie zarządu komisarycznego wynikało z niewprowadzenie zarządu komisarycznego mimo, że tak powiem, propozycji
było związane w gruncie rzeczy z wiarą w to, iż w styczniu komisarycznego, który mógłby być odebrany tak właśnie, jak to wiele osób odbierało, jako zamach na samorządność, czy de facto tak. Nie był. Natomiast na tej właśnie bazie, że za parę miesięcy... Co nas czeka przez najbliższy rok na ulicy Nowocie? Ja sądzę, to będzie zależało od stanowiska Trybunału. ...związane ze strajkiem komunikacji. Czy tak, tak. W związku, jeżeli strajk będzie kontynuowany w poniedziałek, czy nastąpi decyzja o rozwiązaniu MZK? I co ma wojewoda? Czy wojewoda do powiedzenia? Nie, to wojewoda do tego nie ma nic. To jest sprawa leżąca całkowicie w kompetencjach Rady Warszawy i Zarządu Warszawy. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie na temat linii zastępczych. Dlaczego linie zastępcze, te jeżdżące w tej chwili w czasie strajku, nie zazębiają się? Dlaczego są tak skonstruowane, że ludzie muszą przechodzić dosyć spore kawałki, żeby dotrzeć od jednej linii do drugiej? Dlatego, że jest to pierwszy dom. Wtedy się będą zazębiały. Nasz czas się już skończył. Kończy. Dziękuję wojewodzie. Dziękuję państwu. Zdominowały naszą rozmowę konkrety. Myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze o konkretach rozmawiać. Dziękuję wojewodzie Jastrzębskiemu. Ja dziękuję bardzo państwu i panom. Tak, tak. No jak było? Ale